Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na drugi dzień świąt, na godzinę 16 do Szalewskiego Centrum Kultury, do remizy na spektakl Blaszany Kubek. Przygotowałem ten spektakl wraz z młodzieżą naszej parafii i kilkoma aktorami z Szalewskiego Teatru. Spektakl opowiada o człowieku, którego wyrzucają z domu do domu starców. Dlatego tym bardziej chciałbym zaprosić, że dzisiaj chciałbym, żeby ludzie nie szukali Pana Jezusa w szopce, w żłóbku, tylko żeby znaleźli tego Pana Jezusa w drugim człowieku, szczególnie tym starszym, tym, można by powiedzieć, na pierwszy rzut oka już niepotrzebnym, który gdzieś tam uprzykrza życie w rodzinie, bo Pan Jezus przyszedł w maluczkich, w ubogich, w tych, którzy są przez innych wyśmiani, opuszczeni. Dlatego chcielibyśmy przeżyć te święta tak naprawdę w szukaniu Pana Boga na świecie. Tutaj wśród swoich, wśród naszych bliskich, w tych opuszczonych. Dlatego jeżeli chcemy te święta spędzić w dobrej atmosferze, w miłej atmosferze, żeby nikt nie był zapomniany, żeby nikt nie był sam. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich do remizy na godzinę 16. Przy tej okazji chciałbym jeszcze zaprosić na Sylwestra, którego organizujemy w remizie. Są jeszcze wolne miejsca. Wszystki dochód będzie przeznaczony na dalsze remontowanie, na spłacenie długów, które po remoncie powstały i na utrzymanie domu dla młodzieży, w którym młodzież się czuje dobrze, chętnie przychodzi zarówno do pomocy, jak i do tego, by poprzebywać razem ze sobą tam w tych pokojach, które są już otwarte. Korzystając z możliwości, wszystkim chcę złożyć życzenia świąteczne, by ten czas, który nadchodzi, który przed nami, uspokoił się od bieganiny, uspokoił się od krzątania, a skupił się na drugim człowieku, na Bogu, który w drugim człowieku, by był spokojny, by był miły i przyjazny dla nas. Niech Pan Bóg, który się narodzi, narodzi się w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych sąsiedztwach. Wszystkim jeszcze raz wszystkiego dobrego i szczęść Boże.